Ten łącznik Gieszczacka-Sikorskiego jest bardzo ważny dla Krosna. Dlaczego? Dlatego, że on jest początkiem rozbudowy drogi G w kierunku drogi S19. Nie tylko do drogi S19, ale jest początkiem budowy drogi obwodowej ze wschodu Krosna, od wschodu Krosna do Szpitala Krośnieńskiego. Jeśli będziemy mogli zrealizować kolejny odcinek od ronda Sikorskiego w stronę szpitala, wtedy będziemy mieli praktycznie najszybszy dojazd do tej placówki, która tak niezmiernie ważna jest dla mieszkańców nie tylko Krosna, ale całego południa Podkarpacia. A jeśli chodzi o odcinek drogi G w kierunku S19, no to tak jak powiedziałem, jest to kluczowy odcinek, bo bez tego odcinka i potem bez budowy ronda przy ulicy Sikorskiego trudno mówić o połączeniu i budowie kolejnych dróg w kierunku S19. Więc proszę Państwa, informacyjnie podam, że to przedsięwzięcie zyskało wsparcie ministra infrastruktury. Jakiś czas temu z rezerwy tego ministra została przyznana kwota 20 milionów złotych. Wydział Drogownictwa złożył odpowiedni wniosek. Tu pani naczelnik z panią inspektor Bożeną starali się, aby ten wniosek był poprawnie przygotowany. Oczywiście czekaliśmy na pewne rozstrzygnięcia związane z budową czy rewitalizacją linii kolejowej, bo bez tej rewitalizacji pewnie PKP bez problemu szybko by wydało wszelkie zgody na wejście w teren i zgody związane z pozwoleniami na budowę tego łącznika. A więc tu mamy jakby te formalne sprawy z PKP, PLK dokonane. Oczywiście są potem kolejne dalsze czynności związane ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót, ale to już po stronie wykonawcy, który dał najniższą cenę w przetargu ofertowym, na którym było sporo ofert, kilkanaście. Witamy pana przewodniczącego rady, zapraszamy. Ja nie przedstawiłem jeszcze uczestników konferencji, więc wszystko jest ok. Więc proszę Państwa, wszystko jest na dobrej drodze, aby rozpocząć realizację tej bardzo ważnej inwestycji, w której budżet zamyka się w niecałej kwocie 40 milionów złotych. Oczywiście budżet miasta będzie musiał dołożyć tą brakującą kwotę 19 milionów z ogonkiem, ale na to już jesteśmy od kilku lat przygotowani, aby zabezpieczyć finansowanie tej inwestycji. Przedstawię może uczestników konferencji. Jest z nami, tak jak powiedziałem, przedstawiciel firmy Primos z Będzina, firmy specjalizującej się w budowie konstrukcji mostowych, z dużym doświadczeniem i z powodzeniem realizują inwestycje nie tylko tu u nas, ale w całej Polsce. Jest pan przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Kubic z zastępcą Robertem Hanuskiem. Jest pan Marcin Niepokus, przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, a więc tej, która wnioskowała o współfinansowanie tej inwestycji w Radzie Miasta. Zresztą Rada Miasta tutaj zgodnie uchwaliła przyznanie tej kwoty. W tym zakresie nie było jakby kontrowersji ani większych problemów czy dyskusji związanych z realizacją tej inwestycji. Wszyscy w Radzie Miasta oczekują właśnie zrealizowania tego łącznika drogowego. Jest zastępca prezydenta Tomasz Soliński, pani naczelnik Beata Nicałek, Pawłowska Nicałek, przepraszam, i pani Bożena Pelczar, która literalnie wypełniła ten wniosek i potem dopilnowała, aby dotarł do ministra. Oczywiście dziękujemy tu za wsparcie ministrowi infrastruktury, za poprzedniej władzy. Ale tak jak powiedziałem, ministerstwo zawsze z tej rezerwy ministra wspiera inwestycje mostowe, a to jest akurat może nie most nad rzeką, ale wiadukt nad torami, więc jest to bardzo, bardzo istotna inwestycja i takie inwestycje mają zawsze należytą punktację i są pozytywnie rekomendowane do realizacji. Tak, proszę Państwa, tak jak powiedział pan prezydent, bardzo istotny odcinek 700-metrowy, który połączy drogę krajową 28 z ulicą Sikorskiego, która jest w tej chwili na etapie projektowania i w przyszłym roku rozpoczną się prace
budowlane. Także ta, w tej części miasta będzie, można powiedzieć, jeden duży plac budowy. 19 miesięcy to czas, kiedy wykonawca będzie musiał zakończyć tą inwestycję. No i oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby w niedługim czasie ten odcinek po wybudowaniu ronda na ulicy Sikorskiego i później przebudowie, rozbudowie ulicy Sikorskiego i przez strefę inwestycyjną, a pomiędzy jeszcze rondo kolejowe, gdzie też czynimy starania, aby te wszystkie odcinki do 2027 roku po prostu stanowiły jeden układ komunikacyjny pozwalający mieszkańcom naszego miasta, ale i przedsiębiorcom płynnie przemieszczać się właśnie od drogi ekspresowej do centrum miasta. Budowa tego układu komunikacyjnego to nie tylko dwa wiadukty nad torami kolejowymi i odcinek przejściowy i rondo kolejowe i rondo, które będzie na ulicy Sikorskiego, ale to również uruchomienie terenów, które są wzdłuż ulicy Sikorskiego. Tutaj też mamy jeszcze część terenów niezainwestowanych, więc będzie to również otwarcie komunikacyjne tego terenu. Będą tutaj oczywiście drogi komunikujące poza tą główną drogą między Bieszczadzką, ulicą Bieszczadzką a Sikorskiego, które właśnie otworzą te tereny, które mamy po lewej i po prawej stronie. Także długo wyczekiwany odcinek, przez wiele lat podejmowane próby w celu wyłonienia wykonawcy, bo już takie działania podejmowaliśmy i wreszcie udało się dopiąć i finansowanie wybrać wykonawcę, który podpisał umowę i jest doświadczony w realizacji takich inwestycji. Dziękuję. Pani Naczelnik, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że to Panowie Prezydenci już powiedzieli większość spraw związanych z tą inwestycją. Ja może dodam, że to jest droga klasy G. Będą wybudowane również ciągi piesze, ciągi rowerowe, drogi zbiorcze komunikujące tereny przyległe. Wiadukty są tak zaprojektowane, że linia kolejowa, która będzie pod spodem wiaduktów, będzie mogła w przyszłości zostać zelektryfikowana. Także tutaj nie ograniczamy możliwości dalszych inwestycji na tym terenie. Zjazdy będą zachowane do tutaj tych obszarów, gdzie znajdują się obiekty handlowe, także to wszystko będzie skomunikowane, na pewno troszeczkę inne rozwiązania, ale te zjazdy będą zachowane. Dziękuję. Spotykamy się dzisiaj, aby rozpocząć kolejną inwestycję infrastruktury drogowej. Chcę Państwu powiedzieć, że Państwo doskonale wiecie, że dostępność komunikacyjna każdego z miast, tym naszego pięknego Krosna, jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania miasta jako takiego w całości. I dzisiaj właśnie zmierzamy do tego, aby ta dostępność się poprawiła, aby nie było problemów tego typu, że nie można do Krosna ani dolecieć, ani dojechać pociągiem, ani dojechać drogami. Jeżeli zrealizujemy to zadanie i pójdziemy w kierunku połączenia się z drogą ekspresową S19, to te elementy powinny zostać spełnione i o to nam wszystkim dzisiaj chodzi. Dziękuję bardzo. Jakieś 20 lat temu przypominam sobie, jak wspólnie z panem prezydentem staliśmy nad projektem obecnej obwodnicy, ówczesnej obwodnicy miasta, dzisiaj drogi miejskiej, drogi krajowej numer 28. I zastanawialiśmy się, jak, co zrobić, żeby tą drogę poszerzyć, żeby ona spełniała swoją rolę i co zrobić, żeby no, miasto miało i lepszą komunikację wewnętrzną i ten dojazd, o którym tutaj mówimy, z zewnątrz i na zewnątrz. I tak i wtedy ówczesny rząd dał nam pierwsze pieniądze, panie prezydencie, około 500 tysięcy to było, na rozpoczęcie robót przy skrzyżowaniu ulicy Zręcińskiej z Podkarpacką. I wtedy praktycznie no, rozpoczęliśmy tą drogę, brzmi tak trochę ciężką drogę, no bo tak to trzeba powiedzieć, ale no, owocną. Dzisiaj jesteśmy już praktycznie przez całe miasto. Te drogi są poprawione. W tej chwili myślimy o tym, żeby się otworzyć na S19, na świat, na Polskę. Gratuluję prezydentowi, gratuluję przede wszystkim mieszkańcom, bo to wszyscy mieszkańcy po prostu
no, dokładają się i pracują na to, żeby też, żebyśmy te drogi mogli budować. Dziękuję bardzo. A jeszcze, proszę Państwa, dodam taką jeszcze ważną informację, że ta droga G, która będzie zapoczątkowana tym odcinkiem właśnie budowanego wiaduktu, ma połączyć się poprzez obwodnicę Miejsca Piastowego z drogą w kierunku Sanoka. No, trzeba nazwać tą drogę, nową drogę, która jest projektowana w tej chwili w kierunku Sanoka, jako drogę ekspresową w kierunku Sanoka, więc niewątpliwie dotarcie i mieszkańców, okolicznych mieszkańców i miasta i okolicy Sanoka do Krosna będzie bardzo sprzyjające, bardzo szybkie. No i wzajemnie, dużo mieszkańców jeździ też do pracy w tamtą stronę, więc budowa tej obwodnicy Miejsca Piastowego przy węźle właśnie S19, mam nadzieję, że zostanie przypieczętowana, bo jak Państwo wiecie, były perturbacje z tym związane, gdzie ma być ta obwodnica Miejsca Piastowego. Oczywiście od kilku lat zabiegamy w Generalnej Dyrekcji, aby właśnie wybrano ten wariant, piąty chyba, tak to się nazywa, aby on sprzyjał właśnie rozwojowi nie tylko miasta i gminy Miejsce Piastowe, ale przede wszystkim całego tego geograficznego Podkarpacia, od Jasła do Sanoka, więc te nasze starania, mam nadzieję, będą zwieńczone powodzeniem, podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy obwodnicy Miejsca Piastowego w kierunku właśnie Sanoka. Także mamy dzisiaj początek pewnego działania, dużego i długotrwałego działania, ale tak jak powiedział pan wiceprzewodniczący Rady Miasta, kiedy siedzieliśmy nad planami budowy obwodnicy, czyli tej przebudowy drogi 28 przed wielu, wielu laty, nie spodziewaliśmy się, że krok po kroku, realizując poszczególne etapy, dzisiaj możemy się cieszyć szybkim przemieszczaniem się mieszkańców miasta właśnie tą drogą od jednego końca miasta do drugiego przy sprawnie działającej sygnalizacji świetlnej, sterowaniem ruchu drogowego. Można przejechać w ciągu 12 minut całe Krosno. Dla tych, którzy jadą tranzytem, jest to doskonała sprawa i ułatwienie. Teraz krosno.pl. Obserwuj po więcej.